Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Alisma graminneum, czyli żabieniec trawolistny, to roślina, o której informacji jest jak na lekarstwo. Niby wygląda na całkiem pospolitą i można ją znaleźć w Polsce bez jakiegoś wielkiego problemu, ale opisy jej są nawet bardziej niż skromne. Więc na początek informacja, ta roślina nadaje się do akwarium zimnowodnego albo oczek wodnych. W ciepłej wodzie zgnije powoli i bez żadnej gracji. Im mniej informacji, tym te informacje są bardziej techniczne i z użyciem słów, których nikt nie kuma, ale udaje, że wie, o co chodzi. Więc przygotujcie się na najgorsze. Będzie naukowo jak uj. Alisma graminneum jest byliną kłączową hydro lub helofitem, czyli w tłumaczeniu na ludzki jest rośliną wodną lub błotną, czyli taką, która w wodzie ma zanurzone kłącza, korzenie i wszystko, co nie może przeprowadzać fotosyntezy. Liście odziomkowe, szarozielone, zebrane w różyczkę, osadzone są na krótkim, podłużnym lub jajowatym bulwiasto-zgrubiałym kłączu. Kształt liści jest zależny od siedliska. W ciągu sezonu wegetacyjnego może zmieniać się w zależności od poziomu wody. U osobników lądowych lub rosnących w płytkiej wodzie liście są podługowato-eliptyczne lub wąsko-lancetowate. O różnej długości ogonka, ale zawsze o klinowatej nasadzie blaszki liściowej. Natomiast u form wykształconych w głębszej wodzie liście są wstęgowate, bezogonkowe. Kwiaty o płatkach białych do ciemnoróżowych o średnicy od 6 do 12 mm zebrane są w kwiatostany złożone z 3 do 4 okółków po 10-12 gałązek. Z kłącza wyrastają wstęgowate liście podobne do nużańca. Nie wypuszczają rozłogów, a rozmnażają się generatywnie. Generatywnie, czyli z nasion, jakby ktoś nie wiedział. Zimą nadziemne części roślin zupełnie zanikają, a przetrwanie umożliwiają im cylindryczne kłącza. W zależności od warunków wytwarzają różnokształtne liście podwodne i nadwodne. Pędy kwiatowe, niezależnie od lustra wody, mają długość 70 do 80 cm. Kwitną, pomimo iż są zanurzone. Rozwój owoców u roślin emersyjnych i subemersyjnych jest identyczny. Kwiaty są samopylne, a zapylenie następuje w pąku znajdującym się jeszcze pod wodą. Żabieniec trawolistny rośnie na brzegach rzek, jezior, stawów i rowów, w płytkiej wodzie stojącej i wolno płynącej lub na terenach tylko okresowo zalewanych. Toleruje zalewy do 1 metra głębokości. Występuje przeważnie w wodach umiarkowanie żyznych, na podłożu próchnicznym, piaszczystym lub mulistym. Wymaga stanowisk otwartych, niezacienionych. Występuje w Europie, oprócz północnych krańców kontynentu i obszaru przyśródziemnomorskiego, Azji i w północnej Afryce. W Ameryce Północnej jest najprawdopodobniej gatunkiem adwentywnym, czyli obcym, przytarganym z innej części świata. Największe zagęszczenie stanowisk ma w Europie Środkowej. Jeśli chodzi o Polskę, to głównym obszarem występowania alismy graminneum jest północno-wschodnia i północna część kraju. Ze względu na preferencje siedliskowe, stanowiska grupują się na pojezierzach i w dolinach dużych rzek. W akwarium, aby rośliny nie rosły zbyt bujnie, zaleca się sadzenie ich w niewymytym piasku, wówczas nie będą wypuszczać liści nadwodnych, które bardzo szybko wyrastają, gdy do podłoża dodamy gliny i do zbiornika będzie docierać światło słoneczne. Do akwarium zimnowodnego najlepiej zaaklimatyzować rośliny, wysiewając je z nasion. W zasadzie tylko z nasion albo biorąc roślinę od znajomego, ponieważ gatunek jest uznany za zagrożony w całym geograficznym zasięgu. W Polsce gatunek narażony, w krajach ościennych zagrożony w Czechach, narażony na Słowacji, ginący w obwodzie kaliningradzkim. Umieszczony na europejskiej czerwonej liście roślin naczyniowych i światowej czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN. A że nie znam żadnego języka obcego, to skrót rozwinie Bogdan, który pracuje na zmywaku w Lądku Zdroju. Union for Conservation of Nature IUCN. Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem.